Melchiorze! Melchiorze! Where are you? Where are you? Where? O, Melchiorze, Melchiorze! O, Kacporze, Kacporze! A cóż to za miasto? Cóż, to są dwa mosty i rzeka wzdłuż. Melchiorze, zagubiliśmy się w tym pięknym mieście. Co poczniem, co poczniem, co poczniem, co? Ja nie wiem to. Może kogoś miejscowego zapytajmy. O. O, kuźwa! Co to UFO wylądowało? Co wy z Sylwestra wracacie? Tak późno? To prawosławni tak długo dają? Ja pierdzielę, że mnie na tej imprezie nie było. Zagubiliśmy się w tym mieście. A, dezintegracja, melancholia, zagubieni w obcym mieście. Kuźwa, jak ja was rozumiem. Pomoże nam pani? A kim wy w zasadzie jesteście tu? No my jesteśmy trzej królowie. To jest Melchior i ja jestem Kacper. A gdzie pozostała dwójeczka? A był jeszcze z nami czarnoskóry Baltazar, ale się miejscowym nie spodobał. Trzej królowie, ja pierdzielę. Te haluny są coraz bardziej realne. Albo Dzidek coś z proporcjami namieszał. Albo coś jest nie tego. Nie, dobra, okej, kupuję waszą banię, no dobra. Cześć królowie, no, cześć królowie. Dobrze, że 40 rozbójników nie spotkała. Kuźwa, ale macie czuszki wypi***ne w kosmos. Kto was ubiera? Jacyków? O rany, dobra, cześć królowie. A w zasadzie to skąd idziecie? No my idziemy ze wschodu. No wiadomo, każda zaraza do nas ze wschodu idzie. A dokąd? Do Betlejem. A, no pewnie, mogłem się domyśleć, że do Betlejem. Ty, mojego konkubenta Dzidka kiedyś nazywali Betlejem. Betlejem? Tak, Betlejem. Nie, Beatles. A dlaczego Beatles? Bo był podobny do jednego z Beatlesów. Do kogo? Do Yoko Ono. Beatles. Nie, no dobra, okej. Czyli co, poprowadzi nas pani? Będzie pani naszą gwiazdą? Kuźwa, lepiej nie mogliście trafić. Ja jeszcze nikomu nie odmówiłam. Tak? Ma pani jakieś doświadczenie? Oczywiście, ja jestem przewodniczka pierwsza klasa. Ja kiedyś pracowałam, byłam tą stewardesą w PKS-ie. No, roznosiłam drinki na trasie Płock-Drobin. Normalnie tak szłam. Tak. Dlaczego? Bo dziury. Dobra, poprowadzę was przez ten nasz piękny kraj. A właśnie, co to za kraj, bo myśmy się pogubili. O, to niezła impra była. Tu jest Polska. Tak, a z czego Polska słynie? O, my mamy tego, o, naprawdę, naprawdę tego, jest. Zgoda w narodzie jest? Oj, bardzo. To jest szaleństwo na punkcie zgody. Normalnie zabijają się za zgodę. A jacyś znani Polacy? Oj, byli. Piłsudski, Słowacki, Dostojewski. A z żyjących? A z żyjących to Ryszek Czarnecki. A czym on zasłynął? No tym, że on był już wszędzie. Się dziwię, że jeszcze z wami nie chodzi. A w zasadzie to po co myście do tego Betlejem szli? No właśnie, my szliśmy z darami, ale jacyś młodzi ludzie w dresach nam je zabrali. O, Melchiorze, co poczniem, co?
Ja nie wiem to. A co, myślisz, że kuźwa z jasełek zerwali? Spokojnie, nie tegujcie, ty, luzik. Będzie dobrze, ja wam załatwię dary, tak. Tak, spokojnie. A co to były za dary? Złoto, kadzidło i mirra. A, no to nie ma problemu. Tu, o, kadzidło, tu niedaleko jest kościół, na górce pójdziemy. Jeden księdza zagaduje, drugi stoi na czatach. I już po pierwszym czytaniu mamy kadzidło. Złotol, to dzidek ma jeszcze w piwnicy, bo puszka złotolu została. Także złotol, kadzidło jest. A mirra? A Mirek to nie wiem, czy z wami pójdzie. Nie mam pojęcia. Nie Mirek, tylko mirra. A co to jest ta mirra? No, to jest taki balsam leczniczy. No to trzeba było tak od razu, to my drzewa w lesie szukamy. Ma pani mirrę? Czy ja mam mirrę? Ja się kuźwa z mirrą nie rozstaję. Tylko ja nie wiedziałam, że ja z mirrą chodzę. Jest dama z łasiczką, ja jestem Wandzia z mirrą. A jaką chcecie tą mirrę? Śliwkową, jabłkową? Ile ma mieć koni? 20, 30? Czy może coś dla taterników? 60 giga. Tylko uwaga, bo działa jak joystick. Nieźle przesuwa balkonik do przodu. Ty, Hadway, niebieski, chodź tutaj. Chodź tutaj, Bluebird, chodź. Będziesz pierwszy testował, dawaj, będziesz takim królem doświadczalnym. No, ładuj, przejdź. Za przyjaźń polsko-betlejemską, no. To mi statków nie napuszczaj, to jest... Mocne. Mocne to jest, jak się kończy, jak wiesz, jak rozpuszczalnika doleje. Teraz to jest lajtowe. Ja muszę do toalety. O, co się stało? A coś mnie goni. O, to tu, dawa jest publiczna to, za rogiem, no. Powiedz od wam, gdzie jesteś? Ej, królu! Jakby chcieli kasę, to powiedz, że na zeszyt. Co mu się stało? Aś, widzisz, bo ja mirry pomyliłam. Kurde, tamta była na przeczyszczenie. A to jest dobra, zdrowa. Ta. Kosztuj tej, no. Aha. I co? O, bardzo dobra mirra, kto ją wam przyrządza? A, to taki nasz kolega Zdzichu. Kto? Zdzichu, taki nasz miejscowy panoramiks. Czy aby łyczka jednego mógłbym jeszcze? A no, kosztuj, no. Ty, hamuj, co ty, królu złoty, ty. Bo mi całą mirę, ty, poczekaj, bo kowbo idzie, kurde, zaraz będzie, zadyma będzie, kurde. Zdzisław Pasiecznik, Płock, Straż Miejska. Wandzia Nierusz, też miejska. Co to za picie w miejscu publicznym? O, jakie picie? Przecież widziałem. To była pana projekcja. Rozejdźmy się do domu, tam spokojnie, nic się nie wydarzyło. Przyjmijmy od razu konwencję chicagowską i rozejdźmy się do domu. Peace and fuck you. Czyli będzie madat. Pan chyba żartuje. Proszę panie, ja nie znam żartów. A zna pan to? Idzie bystry i zatroskany strażnik miejski. Nie znam. Pana przypadku niewiele zmienia. Czyli będzie mandat, czyli teraz tak, do Grodzkiego, czy taki po prostu? Myślę, że taki po prostu. Czyli mandat. Czyli mandat. Kredytowy. Czyli rozumiem, że rozpoczyna pan procedurę, tak? Tak. Procedura jest naczynana właśnie. Oczywiście. Ma pan pełną świadomość swojej obecności tutaj. Naczynawana jest na... Procedurowana jest teraz. Dobrze. Płatność kredytówka.
Będę płaciła kartą. No to ja nie mam tego na ten. A ja nie mam ten do tego. Czyli mandat. Czyli naczynowana procedura jest, będę pytania zadawane jest. Zawadawyną będę. Naczynowane pierwsze. Nazwisko. Beata Kempa. Kępa przez E? Jak panu wygodniej. Nie patrz teraz. Nastąpiło zwolnienie maszyny losującej. Bęben jest pusty. Neurony rozlały się po mózgu. Zachowują się jak nasze autostrady. Nie mogą się połączyć. Kępa. A mogę napisać po prostu kubka trawy? Wolałabym źdźbło. Przez H. Źdźbło samo H, C, H? To zależy, gdzie pan C postawi. Źdźbło. Się odmienia. Słucham? To się odmienia. A, no tak, wyjątek, no, na kłos. Czyli Beata Kłos. Zamieszkała. Płock. A to proste, to se z samochodu spiszę. Ulica. Hermann Göring, Strasse 3 przez 7. Strasse przez 3? Przez Syzy. Syz z przodu, z tyłu. Jeżeli pan Z później postawi. Czyli Szyzy. I patrz teraz. Kule wracają do bębna. Patrz. W zasadzie nie widziałem, że piliście. Także ja się będę rozchodził, proszę się odmeldować. A pan niech nie stoi w jednym miejscu tyle czasu, bo panu blokadę na koronę założę i będzie procedura. Chodzi taki, tylko tlen marnuje. Ale kto to był? To był taki wasz odpowiednik Heroda. Aha, czyli jest królem i ma dużą władzę. Nie, ma małą władzę i wydaje mu się, że jest królem. O, już lepiej. Już lepiej? A jakby 3 kilo mniej. No, trzeba częściej pić. Dobra, słuchajcie chłopaki, bo ja mam takie rozwiązanie dla was. Tutaj niedaleko jest mostek, przejdziecie sobie przez niego, walicie na południe, na Zakopane i tam sobie już tira złapiecie do Betlejem. Tam w zasadzie co drugi tir do Betlejem leci, co drugi do Nazaretu, także... A dziękujemy ci, pani. Chcielibyśmy się jakoś odwdzięczyć i dlatego chcielibyśmy spełnić pani jedno życzenie. A co, że mogę sobie coś życzyć? Tak. Wszystko. O kurde. A jak to będzie wyglądało? Cokolwiek pani sobie wymyśli, zobaczy pani w magicznej kuli.
Że się spełniło. Ale czad. Jedno życzenie, tylko tak? Tylko jedno. To w takim razie moim jedynym życzeniem jest mieć jeszcze dodatkowo 84 życzenia. Nie, nie, to jest wbrew zasadom, wbrew, tylko jedno życzenie. A, jedno, to ja wszystko w zasadzie mam, to może coś dla kraju bardziej wzięła, o. Mam takie jedno, mam, o. Chciałbym, żeby pan Donald z panem Jarosławem się pokochali. Ła, ale nie tak dosłownie!